here we go. W ostatnią środę listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie zawodowe z właścicielami studia graficznego Proszt, którzy zaprojektowali m.in. logo Ostrowieckiego Browaru Kultury, MZK i lokalnej telewizji. W warsztatach wzięli udział wszyscy uczniowie klas pierwszych w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwsza, przeprowadzona przez pana Rafała Proszka, dotyczyła projektowania znaków graficznych. Przedstawił on szczegółowo, na czym polega tak zwany brief i jak w ogóle zabrać się do projektowania. Skąd wziąć przysłowiowy pomysł? W trakcie spotkania omówiona została także księga znaku, zawierająca informacje dotyczące konstrukcji znaku i określające zasady związane z jego użyciem. Pole ochronne, wielkość minimalną, skalowanie, kolorystykę, typografię i niedozwolone ingerencje. Druga część spotkania przeprowadzona była przez panią Justynę Prokop-Proszek. Część ta dotyczyła technik uszlachetniających i wykończeniowych materiałów drukowych. Dzięki ciekawemu pokazowi uczniowie dowiedzieli się na przykład o tych najbardziej luksusowych i ekstrawaganckich, czy tych najbardziej zaskakujących i nietypowych. Młodzież miała okazję obejrzeć z bliska, jak wygląda na przykład wydruk złotem czy na papierze z dodatkiem skrobi ziemniaczanej. Po dwugodzinnym spotkaniu uczniowie uzyskali sporo informacji na temat projektowania znaków i procesu ich wdrażania w życie, czyli nadawania im namacalnej formy. Młodzieży tak bardzo spodobały się warsztaty, że od razu poprosili właściciela studia Proszki o następne spotkanie.